z tej strony Andrzej Gromek. Do tej pory było tak, że pracownik umysłowy, teraz jeszcze mało tego. Profesor. Profesor. Bo badam sprawy pewne, które dotyczą Krzysztofa. Czyli niestety się zmienia temat. Chciałbym tak nadmienić. Co sądzicie o bigamii, o sprawach, jak to się mówi, rodzinnych? Bo to mnie irytuje, to mnie ciutkę obraża. A druga sprawa, właśnie chodzi o Krzyśka. Czy Krzysiek jest pochodzenia z bigami, czy jest pochodzenia z tego, z normalnego związku? Właśnie, i tu musimy rozstrzygnąć temat, bo to dla mnie się nie podoba. A druga rzecz, proszę bardzo. Czyli jestem, jak widać, na koszulce. I tu jest właśnie o... uciekłem. Tu było stado baranów, które są podobne do Krzysztofa. No bo o tak, na pierwszy rzut oka, jakbym widział takiego barana i Krzyśka, no to, to są te same osoby. Znaczy, chodzi mi o tego, nie o posturę, tylko chodzi mi o tego, o twarz. O, właśnie, o. Krzysiek? Nie, bo Krzysiek to jest w tym, na mieście. Albo na Trójce. A me. Me. Krzysiek. O, się odezwała, widzisz? Jeszcze raz może. Me. Krzysiek. O, znowu się odezwała. Czyli... Panie profesorze, może me. Nie. Ale pan może zrobić. Jeszcze raz. A reaguję. Krzysiek. Kolunowicz. O, ona też, wali w nachy. Też się ustawiły do zdjęcia i coś tam. O. No i właśnie, o, podchodzą właśnie państwo z widzowie, którzy chcą zrobić zdjęcie z Krzyśka. Czy mogę to zrobić? Mogę. Mam do tego prawo. I proszę bardzo, oto są widzowie Krzysztofa Kononowicza. Me. Ale nie mówcie me, tylko Krzysiu. O, tak, o, właśnie.